Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowane i zapraszam Was na filmik, do którego zabierałam się naprawdę bardzo, bardzo długo, a mianowicie będzie to porządkowanie strychu. Miłego oglądania. I pewnie niektórzy z Was mają na przykład, jak ja to mówię, szufladę wstydu, gdzie jak nie wiadomo, gdzie coś schować, no to się do tej szuflady wrzuca. Niektórzy mają nawet taką szafkę całą. No to ja mam całe pomieszczenie i jest to właśnie strych. Nie wchodzę tutaj za często. Ci, którzy posiadają strych, może nie wszyscy, ale niektórzy przyznają mi rację, że bardzo często takie pomieszczenia są takimi typowymi składzikami, byle coś przechować. Czasami jest tak, że coś chowamy na strych, bo może się kiedyś przyda, a tak naprawdę nigdy to nie następuje, więc trzeba raz na jakiś czas tam wejść i to wszystko ogarnąć. Ja takie porządki robiłam kilka lat temu i wtedy było dużo, dużo gorzej. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale stwierdziłam, że do takiego projektu ja potrzebuję weny, bo tutaj naprawdę trzeba wejść i chciałam się wielu rzeczy pozbyć. A żeby pozbywać się rzeczy, to wiecie, to musi być taki konkretny dzień, to musi być takie, wiecie, takie no nic na siłę. No i nastąpiła taka wena. Wena przyszła i stwierdziłam, dobra, idę. Tylko wiecie co? Ta wena przyszła w najgorszym chyba możliwym momencie, bo w zasadzie ten pierwszy dzień jeszcze dałam radę coś tam ogarnąć, a następne to były już te upały. Na strychu, możecie sami sobie wyobrazić, tam po prostu momentami było, miałam wrażenie, milion stopni, nie było czym oddychać, więc tak naprawdę będzie to tylko pierwsza część tego mojego porządkowania, bo nie dałam rady więcej zrobić, ale obiecuję, że nie zostawiam tego tak rozwalonego wszystkiego do końca. Wezmę się i w końcu będzie druga część. Także nie wiem, czy będzie w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie. Zobaczymy, jak to wszystko się mi ułoży. Ale tak jak sami mogliście zobaczyć, zaczęłam od ubrań. To są takie ubrania sezonowe, również takie, które gdzieś tam były, może kiedyś się przydadzą, poleżały, powisiały trochę, po czym stwierdziłam, że no nie, jednak nie, pozbywam się. Pozbyłam się tak naprawdę kilku worów tych ubrań, więc trochę się tutaj zwolniło. No ten jeden wieszak, jak sami możecie zobaczyć, zmęczony mocno był i już gdzieś tam się chwiał. Dlatego ja na nim nie będę już tutaj wieszała, zwłaszcza takich ciężkich rzeczy. I to, co zostaje, jest na tej kupce, którą widzicie, a resztę wkładam od razu do worków. Niektóre rzeczy od razu przewieszam na miejsce i starałam się to tak pogrupować, żeby na jednym wieszaku na przykład były tylko jakieś płaszcze, kurtki, a na tych pozostałych już takie jakieś lżejsze rzeczy. I tak naprawdę zaczęłam od ubrań, bo dla mnie w tym momencie były to najłatwiejsze rzeczy do ogarnięcia. Po pierwsze, najłatwiej było mi się ich pozbywać, a po drugie, tutaj jest to jedno z nielicznych miejsc na strychu, gdzie mogę swobodnie stanąć. Drop
been close. There's no need to rush, so let's just take our time. W tych pudełkach również były jakieś ubrania, więc one już tam leżały chyba ze 2-3 lata. Także nawet jakoś nie skupiałam się na przeglądaniu tego, tylko dałam od razu do worka, bo wiedziałam, że i takich tych ubrań nie zostawię. No i zaczęłam już w tej gorszej części. I tutaj tak naprawdę bardzo dużo było tylko pustych pudeł, więc nie było jakiejś tragedii. Ale tu są takie rzeczy, które zostawiamy zaraz, jak się wchodzi na ten strych, bo się nikomu nie chce iść dalej, więc taki totalny miszmasz. Było bardzo dużo właśnie jakichś takich pojemników plastikowych. Ja tego się nie pozbywam, bo ja wiem, że ja to potem kiedyś wykorzystam. Jak nie u siebie, to u kogoś innego. Więc to też chciałam sobie jakoś w miarę zorganizować i postanowiłam, że będzie to właśnie na tej części, którą widzicie, tylko chciałabym, żeby mąż zamontował mi tam półkę. I chciałabym mieć właśnie wszystkie te pojemniki w jednym miejscu. No ale żeby zrobić tą półkę, no to trzeba najpierw zorganizować to miejsce. Więc siedziałam i przeglądałam tak naprawdę wszystko. Część rzeczy tutaj już była w miarę zorganizowana, więc wiecie, to nie jest tak, że jakiś to wygląda na totalny chaos, ja wiem. Ale większość rzeczy tutaj, powiedzmy, w miarę była. Na przykład w tych pudełkach to są ubrania z mojego starszego syna, które są w bardzo dobrym stanie, więc być może będą też czasem dobre na mojego młodszego syna. Zobaczymy. Jeśli nie, to się po prostu za jakiś czas znowu tego pozbędę. Ale tak jak mówię, te rzeczy były przejrzane nie tak dawno temu, więc jestem pewna, że to wszystko zostaje. I na kubkę odkładam sobie wszystkie swoje właśnie jakieś takie te pojemniki plastikowe, żeby to mieć wszystko w jednym miejscu. Jedna z najgorszych rzeczy tak naprawdę na tym strychu to są właśnie jakieś pająki, pajęczyny, owady. No dla mnie to jest po prostu ohydztwo. Bardzo, bardzo tego nie lubię. I od razu wiem, że tutaj musi wkroczyć do akcji odkurzacz. Ja do tego używam zawsze tego swojego starego na kabel. Ja go nazywam grzmotem i on się sprawdza właśnie idealnie do takich porządków. Więc wiedziałam, że od razu musi być pod ręką. I w tym kącie trzymaliśmy dywany. Jeszcze jakiś czas temu one rzeczywiście były co jakiś czas używane. Jak nam się jakiś znudził, no to wyciągało się następne. Oczywiście to wszystko było prane, odświeżane. Ale jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że już chwilę mam tak, że no nie lubię tych dywanów po prostu. Więc wyszliśmy z założenia, że nie ma sensu tego trzymać. Być może przydadzą się komuś innemu i nie wiem, ktoś będzie rzeczywiście z nich korzystał. Bo po co mają tutaj leżeć i tak naprawdę zajmować tylko miejsce. No i tak prezentuje się kolejna część strychu. I szczerze, po prostu to było już takie... Ja musiałam przejrzeć tak naprawdę może nie, że każdą jedną rzecz, ale większość rzeczy. I to było takie przytłaczające. Jeszcze do tego naprawdę dość gorąco było. I... No nie powiem, że to było najprzyjemniejsze sprzątanie w moim życiu. No ale naprawdę, no jest tak dużo tych rzeczy porozwalanych, bo w sumie jak to się tam potem poskładało, no to nie było jakoś tam najgorzej. Ale przez to, że tak się wiecie, wchodziło, zostawiało się gdzieś tam jakieś pudełko na środku, no to zrobił się bardzo duży chaos tutaj. I w tym czasie, gdy ja to przeglądam, to mój mąż na drugiej stronie, tam gdzie przed chwilą byłam, robi mi półkę właśnie pod te moje plastikowe wszystkie pojemniki. Tutaj też od razu decyduję, czego się pozbyć, co jest do oddania. Bardzo mało rzeczy tak naprawdę było do wyrzucenia, większość jednak była w bardzo dobrym stanie, więc mam nadzieję, że jeszcze komuś się przyda. I
na razie ja sobie zdaję z tego sprawę, że kompletnie nie widać żadnego progresu, bo tak naprawdę tylko przerzucałam gdzieś tam za siebie te rzeczy, ale na przykład tam, gdzie widzicie jakieś te worki z poduszkami, z jakimiś maskotkami, no to właśnie tam już stworzyłam sobie taką kubkę, żeby odkładać rzeczy właśnie tego typu. To, co widzicie tutaj bliżej, to są właśnie te wszystkie pojemniki, które będą przeniesione, jak już będzie półka i tam, może nie, że poukładam, zresztą sami zaraz zobaczycie, ale wiem, że nie wygląda to na razie jakoś dobrze, ale cały czas szłam z tym porządkiem do przodu. I najbardziej nie lubię przeglądać rzeczy właśnie blisko ścian i okien, bo tam jest zawsze najwięcej pajęczyn, tych owadów i nie, okropne. I tu przy sobie mam ten czarny worek, do którego wrzucam rzeczy do oddania. I tu już jest półka zamontowana, więc zabieram się za, nie powiem, że za układanie, bo absolutnie to nie było żadne układanie, po prostu chciałam położyć tylko te rzeczy, które tam mają się znaleźć. Nie miałam ani siły, ani ochoty na to, żeby tam jakoś to wszystko lepiej zorganizować, bo jak już wspomniałam kolejny raz, to uwierzcie mi, tam po prostu temperatura to była tak wysoka, że tak naprawdę co chwilę schodziłam na dół, żeby napić się wody, żeby odrobinkę chociaż się schłodzić, bo bardzo, bardzo ciężko tam było wytrzymać. Tylko że z drugiej strony, wiecie, jak ja już się za to zabrałam i tak naprawdę w pewnym momencie zrobił się jeszcze większy bałagan, jak ja zaczęłam to wszystko przeglądać, to miałam takie poczucie, że każde 5-10 minut, które spędzę na tym strychu, przybliża mnie do końca, bo naprawdę chciałam już mieć to z głowy, chciałam zrobić to i mieć jakąś taką satysfakcję, że pozbyłam się dużo rzeczy. I tak wygląda strych na drugi dzień rano. I to są rzeczy do wywiezienia, także całkiem sporo wyszło. To są puste pudełka, które również są do zgniecenia i wywiezienia, dywany również do wywiezienia. I niestety stwierdziłam, że nie robię dzisiaj, bo zobaczcie, jaka jest temperatura. Jest godzina 8 rano, a już jest 20 chyba tam 3 czy 5 stopni, więc stwierdziłam, że absolutnie nie będę się tam prażyła na tym strychu. Wzięliśmy rzeczy nasze plażowe i pojechaliśmy nad wodę. I to jest ten sam dzień, tyle że po powrocie właśnie z nadwody stwierdziłam, że sprawdzę sobie wszystkie takie zabawki dmuchane, bo one leżą już w tym pojemniku od kilku lat, tak naprawdę być może jakieś są takie, z których schodzi już powietrze, więc po co ma mi to tam zajmować miejsce, to stwierdziłam, że sobie to zniosę, żeby nie prażyć się na tym strychu i wszystko nadmucham. I zobaczymy, jak będzie z któryś schodziło powietrze, to po prostu się tego pozbędziemy. I mały spoiler, z niczego nie schodziło powietrze. I znalazłam również przy okazji pompkę samochodową, więc większość rzeczy dmuchałam taką ręczną, sobie siedziałam w cieniu, a tam jedną czy dwie rzeczy nadmuchałam właśnie tą samochodową, żeby trochę sobie
ułatwić pracę. I to jest kolejny dzień. I tutaj chciałam już w tym kącie, żeby cokolwiek zaczęło to, wiecie, wyglądać, bo tak jak Wam wcześniej wspomniałam, tak naprawdę takie porządki sprawiają, że zaczynasz coś sprzątać i robi się dużo, dużo większy bałagan. Więc żeby było jakiekolwiek przejście chociaż na tym strychu, to stwierdziłam, że tutaj w tym jednym kącie poukładam już te pudła z tymi rzeczami, które na pewno mają zostać. I zanim jeszcze to zrobię, no to wiadomo, że musiałam odkurzyć. Również tą podłogę tam ścierałam mopem i miałam płyn, woda i mydło kastylijskie. Nie wiem, dlaczego niektóre rzeczy mi się nie nagrały. W ogóle było tak gorąco, że mój aparat się momentami wyłączał. Najnormalniej w świecie się przegrzewał, więc możecie się domyślić, jaka tam musiała być temperatura. I to krzesełko, powiem Wam, że gdyby nie to krzesełko, to chyba bym sobie w ogóle dała siana z tym strychem i stwierdziłabym, że nie, nie robię. Ale pierwszy raz w życiu chyba odkurzałam i ścierałam podłogę siedząc. Ale jakoś starłam, jakoś odkurzyłam. Ale mówię, no to krzesełko naprawdę było niezastąpione. Zresztą, tak jak Wam wcześniej wspominałam, w sprzątaniu właśnie takiego strychu to chyba najbardziej męczące jest to, że jednak są te skosy i trzeba być tak naprawdę większość czasu mocno schylonym, co no niestety, ale po, nie wiem, tam po kilku godzinach daje się mocno we znaki i no tak jak mówię, temperatura też nie sprzyjała. I żeby ułatwić sobie znalezienie pewnych rzeczy za jakiś czas, bo ja póki co pamiętam, co gdzie wsadziłam, tylko nie mam tej pewności, że ja to będę pamiętała za pół roku czy za rok, więc stwierdziłam, że sobie to wszystko opiszę i używałam do tego taśmy malarskiej. No i żeby też nie poszło mi tak wszystko łatwo, no to marker, który sobie przyniosłam, okazało się, że nie pisze. Poprosiłam młodszego syna, żeby mi rzucił jakiś inny, okazało się, że również nie pisał, więc w końcu trzeci okazał się tym działającym. I w takim tym pudełku, co tutaj jest taki w klatkę, tam stwierdziłam, że ja sobie pochowam takie rzeczy do włosów i nie chcę tego się pozbywać, bo mimo, że ja tego nie używam na co dzień, to są jakieś takie sytuacje, że wiecie, gdzieś tam muszę te włosy podkręcić czy coś takiego. To szkoda mi po prostu takich rzeczy się pozbywać, bo wiem, że za jakiś czas być może będzie mi to potrzebne. No i żeby właśnie mieć to wszystko w jednym miejscu, no to sobie wzięłam właśnie takie jedno pudełko, opisałam i mam nadzieję, że teraz już będzie łatwo mi to wszystko znaleźć. I przeniosłam się do pod ścianę, gdzie były rzeczy takie letnie. I tutaj również grupuję wszystko, żeby to później było dużo łatwiej znaleźć. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, wszystkie moje rzeczy, zabawki dmuchane są dobre, więc zostawiam to, bo może mój syn już jest na to za duży, ale być może będę miała takiego młodszego gościa na wakacjach, więc jeśli tylko będzie pogoda, to na pewno te wszystkie dmuchane zabawki zostaną wykorzystane. I przeszłam w kącik, gdzie trzymamy rzeczy takie jak na przykład walizki, plecaki turystyczne, karimata, jakieś materace takie piankowe i tutaj są również poduchy na huśtawkę na ogródek. Jeszcze nie wyciągnęliśmy, więc jeszcze są. I jeśli ktoś ma arachnofobię, to od razu mówię, że za chwilę niech nie patrzy, bo będzie okropny okaz. Więc zamknijcie oczy, ja Wam powiem, kiedy otworzyć. Zamykacie. No i właśnie, i słuchajcie, i tu jest właśnie ten okaz. No, po prostu tak ohydny, że stwierdziłam, że oczywiście z daleka, żeby nie było, że tam blisko podeszłam. Jak sami widzicie, zoom musiał zadziałać. No ale właśnie chyba jeden z najgorszych, jaki znalazłam. No i aha, i zapomniałam, ci już, co tam mieli zamknięte oczy, to już mogą otworzyć. No i jak widzicie, tutaj znowu wszystko starałam się odkurzyć. To jest kolejne miejsce, które naprawdę jest jedno z cięższych do porządkowania, bo tutaj już nawet ciężko jest z tym krzesełkiem coś powalczyć. Więc cały czas trzeba być tak naprawdę schylonym.
I to jest pierwsza wersja tego ułożenia, ale potem mi coś nie pasowało, więc zmieniłam. Ale to chyba będzie już w drugiej części, bo jak sami widzicie, to już jest 20 minut, więc... Zresztą jeszcze nawet nie wszystko zrobiłam, także nawet jakbym chciała całość Wam pokazać, to niestety nie jestem w stanie. I na tym kończymy pierwszą część i może się wydawać, że tak naprawdę niewiele jest tutaj zrobione, ale uwierzcie mi, bardzo, bardzo dużo rzeczy zostało jednak przejrzanych. Tutaj była kupka rzeczy do oddania, tutaj niby są te zorganizowane rzeczy, nie bardzo mi wizualnie to pasuje, ale nie wiem, czy chcę wydawać pieniądze na jakieś pojemniki, żeby były identyczne, bo to jednak tylko strych. Zabawki są do przejrzenia i pójdą na inną stronę strychu. Dwa kąty, znaczy jeden kąt i ta ścianka w miarę zorganizowane i cała reszta jest nadal do przejrzenia. I na sam koniec, żeby odrobinę lepiej zaczęło coś wyglądać, to te rzeczy, które są do oddania, znoszę na dół. I nie mam pojęcia, jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu, ale jeśli będą znowu jakieś upały, to pamiętajcie, żeby o siebie dbać, żeby nawadniać się. A póki co ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa!